Dobry wieczór tym razem, nie dzień dobry. Dzisiaj zamontujemy łożysko ogłówki ramy. Bieżnie wprasujemy, chociaż wprasujemy to wielkie słowo, zamocujemy tutaj. Nie mam prasy, pokażę wam jak to ja będę się starał zrobić. Dobra. Mam nadzieję, że nie wypadnie. Proszę bardzo. Znalazłem. To jest akurat napinacz paska rozrządu od Volvo. Ten, który wymontowałem w którymś tam odcinku. O rozrządzie na pewno robił odcinek. No i co? No i próbujemy. Nie idzie to łatwo, ale zaraz zobaczycie efekt. Widać? Muszę spasować trochę, czyli spasować. Jeszcze raz ustawić. Zobaczcie sobie, że na dole nie ma jeszcze bieżni. Dolna bieżnia jest tutaj. Inaczej ciężko byłoby mi ustawić dwie. Tu tak naprawdę ta metoda, oprócz tego, że wymaga siły, nie różni się niczym od wprasowywania tych bieżni prasą. Dlatego, że i tak w prasie musicie dobrać jakąś tuleję, żeby równo ciągnęła. I tak. Tak samo i tutaj. Tyle, że to wymaga więcej siły. Dobrze, tuleje są wprasowane, sprawdzone jest, czy doszły wszystkie do końca. Tutaj, proszę, już się oparły, są równo, więc akcja zakończona sukcesem. Na pewno jest to dosyć ciężka rzecz do wykonania, pasowałoby mieć drugą osobę, chociażby po to, żeby przytrzymała drugą nakrętkę, jeżeli nie, no to macie spawarkę, można zaspawać drugą nakrętkę. Blaszka się trzyma, przeżyła, jak widać wszystko jest tak jak trzeba. Teraz zajmiemy się mocowaniem półki, tylko przed mocowaniem półki, proszę bardzo, tak wygląda półka dolna. Przed mocowaniem półki trzeba założyć coś takiego. Widać, w czym będzie problem? Tu dolna bieżnia. Widać, o co chodzi, prawda? Nie muszę tłumaczyć, że trzeba to nabić w odpowiedni sposób, żeby tego nie pokrzywić i żeby to wszystko ładnie weszło. Przydałoby się, żebyście przygotowali sobie jakąś... O proszę! O proszę! Ta weszła. Przypominam sobie już teraz, że to ta bieżnia blokowała ją. No właśnie. Więc pasowałoby, żebyście przygotowali sobie coś takiego. To jest co prawda miedziane, ale może dzięki temu nie zniszczę tej dolnej bieżni. Jedna płaska. Ha! Proszę bardzo. Gdzie dolna bieżnia jest. No i co? Wkładamy, tak? No jak fajnie. Nic z tego. Nic z tego. Tu jeszcze muszą pójść łożyska. Widzę, że tu jest jakaś zadra. Widać ją.
Moment, palcem wyczuję w tym miejscu tutaj. Zaraz wezmę delikatnie to. Pilnikiem przyjadę, ale dosłownie naprawdę delikatnie. Tyle tylko, żeby zniwelować tą zadę. To jest bardzo miękki materiał, więc może to być papier ścierny bez używania siły, żeby to po prostu nachodziło. Nie chciałbym, żeby oparła się gdzieś o malutką zadrę i później zastanawiam się, czego to nie dochodzi. Dobra. Jak mówiłem, łożysko główki ramy, jak łożysko to kulki. Te kulki trzeba umieścić w tej misce, a potem na to założyć półkę. Więc są dwa sposoby. Ten bardziej skomplikowany. Trzeba ramę tak wypoziomować, żeby można było położyć te kulki, żeby nie pospadały. Drugi sposób, nieco mądrzejszy, polega na tym, żeby te kulki przykleić. Przyklejamy je na smar. Wtedy nie pospadają. Będą się trzymać, że pozwoli nam to na włożenie, oczywiście i tak delikatnie, półki. 36 kulek, czyli po 18 na stronę. Zaraz zobaczycie, jak będę je przyklejał. Tylko tak, żeby się przykleiły, ja jeżeli przesadziłem, to zaraz zdejmę nadmiar. Nie ma się co bać, nie wziąłem sobie za punkt honoru wyciapanie całego smaru. Zaczynamy przyklejać kulki. Proponuję jednak o drugiej, żeby później nie trzeba było ich przesuwać, bo się nie będą mieścić wszystkie. Jeżeli zostanie Wam miejsca, bo położyliście je za ciasno, one się ułożą spokojnie. Dwie mi się nie zmieściły. Ciekawe dlaczego. Wszystkie są ciasno. Nie zmieści się już ani jedna więcej. No dobrze, czyli 16. Może powinno być 32 w takim razie. Zobaczymy, czy kulki wypadną. Jedziemy po całości. Przeliczyłem stare kulki do łożyska. Wychodzi na to, że po 16 szło na stronę. Także tak jak pary w gratisie. Nie wypadły. Na razie. Na razie. Jak widać, zostało mi 3 kulki. Reszta zgubiona. Powinno zostać 4. Już wiadomo dlaczego. Dostaliśmy większą ilość kulek. Pojawiła się kulka. Widać? Tylko nie wiadomo, czy ja ją zdjęłem od spodu, czy to jest ta, której tutaj nie ma. Nikt nie powiedział, że będzie prosto. Więc trzeba sprawdzić. Proszę bardzo. Teraz bieżnia równa. Jest. Zdarzyło się coś, czego nie chciałem, żeby się zdarzyło. Chodzi o gwint. Nie chciałem, żeby się zdarzyło, dlatego że później chcę go zabezpieczyć klejem do gwint. Żeby to nakrętkę dokręcić, musicie mieć klucz pazurkowy. Czym ja to dokręciłem? Mors. Nie łapiemy za to, no bo oczywiście, że nie dokręcicie, jak złapiecie za nakrętki, będziecie chcieli skręcać, jak uściśniecie. Z wyczuciem, bo przecież kierownica musi się obracać. Jak dokręcicie tą nakrętkę tak, że łożysko aż będzie jęczało, no to niech to się wszystko rozrusza tak jak powinno być. To uderza o blokady, więc o tą blokadę
I tu z drugiej strony jest taka sama. Chodzi moim zdaniem bardzo dobrze. Co się stanie, jeśli popuszczę trochę? Może będzie chodziła lepiej. Jasne. Później przeczyszczę gwint. Tu zaleję to klejem do gwintów anaerobowym. Ten klej już Wam pokazywałem. Tabliczkę kleiłem na niego. To jest akurat do łożysk, ale do tych ciasno pasowanych, więc na pewno da radę. Teraz tego nie będę robił, podobnie jak nie będę robił tego, tak jak Wam mówiłem, na wahaczu. Stopki są źle przykręcone, znaczy inaczej, stopki są dobrze przykręcone, tylko nie powinny być w tą stronę. Następnym etapem będzie półka. A oczywiście tutaj musi iść podkładka jeszcze, duża. Mam ją teraz schowaną, więc jej Wam no, nie pokażę, nie chcę mi się grzebać za nią. Półka, ale to dopiero jak przy osłony lak mam, natomiast część poszła tutaj do chromowania. Jak wróci, będziemy to składać. Na dzisiaj to wszystko. Gdyby jakieś pytania, w komentarzach. Pamiętajcie, to jest mój pomysł, jak to robić, to nie jest instrukcja obsługi. Dzięki.